Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach akcji Artyści dla Olinka. Jest to już kolejna, czwarta edycja. Przedstawiam mamę Olinka, Małgorzatę Bajor. Dzisiaj będzie głównie muzycznie, a po przerwie fotograficznie. Witam serdecznie, dziękuję za tak liczne przybycie. Witam Cię, Jurku. Chciałabym zaprosić Państwa do czwartej edycji Artyści dla Olinka. Dzisiaj jest koncert, który otwiera wystawę. Wystawę, myślę, że dość szczególną. Marzec jest miesiącem kobiet i dzisiaj też będzie bardzo kobieco, bo kobiety zaśpiewają i kobiety fotografują. Podczas dzisiejszego spotkania zachęcam też również do przekazywania 1% podatku dla Oliwierka. Za wszystkie zebrane środki Oliwier może jeździć na turnusy rehabilitacyjne, które są mu bardzo potrzebne. Za przekazane już dotychczas bardzo serdecznie dziękujemy. Chciałabym gorąco podziękować wszystkim tym, którzy wsparli dzisiejsze spotkanie. Wszystkim kobietom fotografującym, które przekazały swoje fotografie do tegorocznej edycji. Firmie Ilford za przekazanie papieru do wydruku fotografii. Milionowa Fabryka Design za udostępnienie tego pięknego wnętrza i za pomoc. Dziękuję ślicznie. Przerwie za ufundowanie poczęstunku. Profesjonalnym oprawcom za przygotowanie i oprawę fotografii. A Jerzemu Kobie za duże zaangażowanie. Dziękuję naprawdę. Panu Krzysztofowi Łuciukowi za pomoc techniczną, muzyczną. Dziękuję. Muzykom, którzy umilą dzisiejsze spotkanie. Wszystkim patronom medialnym. Dziękuję również mojej mamie, która zawsze jest ze mną i z Olinkiem i nas bardzo wspiera. Oraz wszystkim najbliższym i przyjaciołom, którzy są zawsze blisko mnie i Oliwierka. Mój syn Oliwier, urodziłam go serduszkiem. W lipcu skończy 8 lat. W 2011 roku zdiagnozowano u Oliwierka nieuleczalną chorobę genetyczną. To jest zespół Coffin-Lowry. Musi być stale rehabilitowany, dlatego jeździmy na turnusy rehabilitacyjne. To jest koszt około 30 tysięcy rocznie, bo takich turnusów ma 5 w roku. Dlatego organizuję te wszystkie akcje charytatywne, żeby zbierać fundusze, żeby Oliwier mógł się lepiej rozwijać, żeby miał lepsze życie. Dzisiaj są z nami również, i bardzo się z tego cieszę, kobiety, które właśnie fotografują. I chciałabym je serdecznie tutaj zaprosić. Kasia Wołowiec, Izę Urbaniak, Ewę Żylińską, Dominikę Sadowską i Kasię Łukasik. Zapraszam serdecznie. Ach, i jeszcze jest Kamila Samler, super. Ja chciałabym Wam gorąco podziękować za to, że w tym roku wsparłyście kolejną już edycję przepięknymi fotografiami. I dziękuję, że jesteście. Dziękuję ślicznie. A Państwa zapraszam podczas przerwy do rozmów z autorkami prac. Dziękuję. Dzisiaj będzie jazzowo. Gościmy dzisiaj dwie młode solistki. Nikolę i towarzyszącą jej Malwinę i wspaniałych muzyków, którzy na co dzień związani są z Filharmonią Białostocką. Są oni też kompozytorami trzech utworów, które dzisiaj Państwo usłyszycie. Od samego początku prowadzenia akcji Artyści dla Olinka towarzyszy nam muzyka. Przy każdym ze spotkań ta muzyka była różna. Dziś jest jazzowo, ale była też i muzyka rockowa, i była muzyka poważna na ostatniej promocji książki Artyści dla Olinka. Ta książka jest wydawnictwem szczególnym, bo pokazaliśmy w niej wszystkich artystów, którzy do tej pory uczestniczyli w naszej akcji.
a było ich już, tak prawdę powiedziawszy, koło setki albo nawet ponad. Bo ta akcja Artyści dla Olinka to z jednej strony Olinek, który niewątpliwie potrzebuje pomocy i udaje nam się tą pomoc dzięki Państwu osiągnąć, ale też jest to idea wsparcia dla artystów, wsparcia ich przez pokazanie ich prac, pokazanie ich muzyki, co Państwo zaraz, znaczy pokazanie w sensie przenośnym. Także jest to akcja wielowymiarowa, integrująca różne środowiska i myślę, że potrzebna wszystkim, nie tylko Olinkowi, nie tylko mamie Olinka, ale i w pewnej mierze nam wszystkim. Także chyba to jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Może jeszcze później, przed przerwą, opowiemy o tym, na jakich materiałach, jak to drukujemy i dlaczego tak.